przed tak znakomitym gremium, gdzie macie doświadczenie kilkudziesięcioletnie, a może i więcej swoich organizacji, które reprezentujecie, to więc moja organizacja, która liczy niespełna 11 lat, bo reprezentuję, jestem prezesem Forum Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego i tu działamy, ale muszę też nie odnieść się i nie podziękować dla naszej pani prezes, która tak pięknie to wszystko potrafi zorganizować w 5 kontynentów, nas ściągnąć, oderwać od spraw ważnych i być tu. A jednocześnie, pani Mario, tu jest coś większego. Ja to tak po swojemu zawsze lubię nazywać jakiś palec Boży w tym jest, bo jestem od wczorajszego wieczora, ale dzisiaj non-stop temat i co temat, to się wszystko łączy. To tak wszystko wplata się w to, co my mamy, co nam w duszy gra. I chciałabym przedłużyć, jakby rozpoczęte przez Dana Zamojskiego, pięknym zakończeniem hasłem, że nasze podróże po Polsce do współczesności. No bo szanowni państwo, dlaczego ta Litwa i już na każdym zebraniu to macie czasami mnie zapewne dość, jak tylko rozmawiamy spotkanie, to Oświata Polska to jest najważniejsze i na Litwie. Jest ważna, a powiem dlaczego. Szanowni państwo, tu siedzę sobie zanotowała. Mamy Anno Domini 2023. Od ostatnich rozbiorów 1794 roku, za tych 229 lat, Polska na Litwie gościła tylko niespełna 20 lat, a my przetrwaliśmy. Oczywiście to żadna moja zasługa, moich rodziców, moich dziadków, pradziadków, z jaką determinacją walczyli o to, żeby zachować tożsamość narodową. I tak jak mówię, to nie było to co innego nawet jak tu państwo, co macie w koronie. I tak jak tu już rozmawiamy nie pierwszy dzień, że coś, co nam dane jest takie oczywiste, język polski, nie? A my musimy na Litwie non-stop się upominać o język polski, dbać o ten język polski, o oświatę, o każde najmniejsze wywalczone prawo, to jest duży wysiłek nie jednej osoby, a wszystkich nas. Do dziś dnia na Litwie my zamieszkujemy bardzo zwarcie, to jest nasza siła, 200 tysięcy Polaków. Mimo, że było 200 tysięcy także przed wojną i na Żmudzi, w tej Litwie Kowieńskiej. Tylko, że teraz to mamy małą wysepkę pod Kajdanami. Jak teraz się okazuje, mamy taki troszeczkę jakby złoty wiek w stosunkach dwustronnych, ale też proszę nie mylić to na szczeblu takim największym prezydenckim, bo na szczeblu urzędowym to tak najmniej to się w ten czas przejawia, bo później urzędnik to potrafi nam w kość wejść bardzo. Natomiast w poprzedniej kadencji jedna z takich czołowych polityków, mogę powiedzieć, pani Czigrienie w Sejmie z trybuny powiedziała, że poradziliśmy sobie z Polakami na Kowieńszczyźnie, poradzimy z Polakami na Wieńszczyźnie. I jakoś takiej odezwy i tam wzywanie na chodniczek za bardzo tu dyplomatów nie było, więc no to tak, żeby zobrazować, jak to wygląda, nie? Natomiast chciałabym, owszem, mogę dużo mówić o samej naszej organizacji, bo poprosiłam o ten głos tylko w celu tego, jak my możemy właśnie, wszyscy my rodacy, bo jesteśmy, czasami człowiek sobie nie uświadamia, do jak wielkiego narodu należymy. My jesteśmy cząstką wielkiego narodu polskiego. Może to brzmi patetycznie, ale jak się zastanowimy, to rzeczywiście 5 kontynentów, wszystkie są nasze. Jak możemy teraz te siły połączyć, a przede wszystkim to, co my robimy tu, w naszym stowarzyszeniu Republika Polonia. Jak możemy znaleźć, jak ja mogę komuś pomóc, jak ja mogę od siebie coś wnieść, ale jednocześnie jak skorzystać w dobrym słowa tego znaczeniu, żeby jeszcze bardziej umocnić się, jeszcze bardziej wzrosnąć, czego się nauczyć, czego się dokształcić, to powiedzmy z tego trzeba czerpać. Dlatego moje forum powstało między innymi, kiedy największy był cios poprzez władze litewskie uderzone w oświatę polską na Litwie, bo my mamy ewenement na światową skalę, ponieważ my mamy szkolnictwo oficjalne państwowe w języku polskim od przedszkola do uniwersytetu. I my możemy nauczyć. To niby byłoby można postawić kropkę i cytacka może siadać do ławki. Ale znowuż nie, bo to tak wygląda. W 11 roku, 17 marca wchodzi ustawa, która właśnie bardzo uderza
szkolnictwo polskie, prowadzące sukcesywnie, krok za krokiem, do likwidacji. Nie? No i takich jest i dlatego uważam, że my w ten czas powstaliśmy, ponieważ ja w 11 roku już uczestniczyłam w grupie roboczej międzypaństwowej od strony rodzica po stronie litewskiej, bo w ten czas była powołana komisja do spraw oświatowych Polski i Litwy. Oczywiście eksperci na forum przewodniczyli ministrowie oświaty, urzędnicy, nauczyciele, dyrektorzy i my rodzice też. Była grupa rodziców oddelegowana ze szkół z Litwy. Także mieliśmy rodziców szkół litewskich z Polski i próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie, co dalej. I dla nas w kuluarach właśnie to też usłyszeliśmy. No dobrze, ale no kim jesteście? Musicie mieć jakąś organizację i tak dalej. I to zrobiliśmy. Zanim weszła ustawa z 11 roku, my jako społeczność też już mimo naszych protestów, listów, zabiegów wszędzie, gdzie się da, nie przynosiło skutku, to my zorganizowaliśmy wspólnie, jako cała społeczność, taką akcję, kiedy przeciwko wprowadzeniu ustawy zebraliśmy 60 tysięcy podpisów pod apelem nie wprowadzanie rozwiązań, nie przejęcie ustawy o oświacie w 11 roku. Przekazaliśmy te podpisy do Sejmu, do premiera, do prezydenta. Apelowaliśmy tu do władz w koronie. Żaden efekt. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, nikt nie weszedł na rozmowy. Więc teraz w ten czas było kilka bardzo wielkich akcji. Byłam na przykład, prowadziłam wiec, gdzie zgromadziło się nas, Polaków, 10 tysięcy przy Sejmie, 4 tysiące następnie przy prezydenturze, gdzie przyjechał między innymi pan Tusk i w Ostrej Bramie, w najświętszym miejscu dla nas, obiecał, że będzie zachowywał się tak stroną litewską, jak oni zachowują się z moimi rodakami, nie? No i później wyjechał do Brukseli, no i teraz już nie będę o nim mówić. Więc... No, to zobaczymy, 15 będzie. Tak, i potem będzie na moje konto. Więc szanowni państwo, to nie bez przekory też rozpoczęłam od tych cyfr, że za tych 229 lat my mieliśmy Polskę, gościliśmy u siebie przez tych 20 lat. Ale duch narodu nie zginął. Zawsze był ten język polski, zawsze był duch patriotyczny. Jak przypomnimy poetów, gdzie największy tygiel powstania, bohaterzy. No zresztą Piłsudski dziś był, więc też powiedział, że wszystko co najlepsze to taki, ta Polska to takim obważanek. No jak muszę się pochwalić, więc ale coś w tym jest, no bo to dla socjologów chyba dobry temat na rozprawę bardzo dobrą naukową. Co w tym jest? Oczywiście starcie się kultur i tak dalej, można o tym mówić, ale właśnie ten, żeby uświadomić 229 lat i 20 raptem Polska i teraz czym my się różnimy? Niczym, nam tylko chwilowo ta Polska wyemigrowała. Mam nadzieję, że wróci i jak to na moich, daj Boże. Ja kiedyś usłyszałam w miejskim transporcie w Wilnie, jak się kłóciły dwie kobietki, jedna po litewsku, druga po polsku, świetnie się kłóciły i w końcu oczywiście musiała stanąć na Polce i powiedziała, no wiecie, że Nowy Żuligowski to się rodzi. No ja mam nadzieję, że on już teraz musiałby być takim wieku już doroślejszym, no i może byłoby. Mam nadzieję, że później przez kamery znowu będę ścigana, że cytacka tu nawołuje do jakichś tych, no ale jak mają to powrót do swoich, nie, no to szybko można to załatwić. Więc szanowni państwo, z szkolnictwem polskim jakby ustawowo jest pięknie dozwolone, ale tak zupełnie dobrze nie wygląda. Bo dlaczego mówię o tej oświacie? Też nie tak po prostu, tylko że ustawa z 11 roku już zakłada, że likwidację litewskich szkół z językiem polskim nauczanie, bo też jeżeli chodzi o stan posiadania, na dzień dzisiejszy mamy 36 gimnazjów, tylko to inny nieco tryb. Czyli my mamy nie tak jak w Polsce gimnazjum, czyli u nas liceum. I my mamy szkoły pod jednym dachem albo łączone, czyli od pierwszej klasy i kończymy maturą. Nie? I my nazywamy ten segment gimnazjalne klasy. Nie? Oczywiście mamy też podział na początkowe, średnie i gimnazjalne klasy, czyli w Polsce licealne. Ale my mówimy gimnazjum, czyli jeżeli mówić od 1 do 12 mamy 36 gimnazjów, mamy jeszcze 70 szkół różnych, początkowych, średnich
i mamy 50 przedszkoli z językiem polskim nauczanie. Ponad 12 tysięcy uczniów pobiera naukę w języku polskim. Ale to też nie jest zupełnie tak dobrze i kolorowo, ponieważ jeżeli zobaczymy od ogółu, mimo że my stanowimy 6% społeczności całej mieszkańców Litwy, to do polskiej szkół uczęszcza 3,2%. Więc no, jeszcze gdzieś nam 3% ucieka do litewskich szkół, tak jak za moich czasów, kiedy mama rozważała w innym związku, w innej Unii, że a może lepiej to być dziecko do rosyjskiej szkoły, lepszy start, studia wszędzie i tak dalej. No był taki epizod, to teraz młode pokolenie myślą, a to i tak ja ukończyłam litewskie studia, a dziecko to tak tego polskiego po japońsku jako tako się nauczy w domu, no i dobrze będzie. A nie, nie. Bo szkoła litewska, mam tego przykłady, to opowiem w kolorach takie jaskrawe przykłady, ale szkoła to nie tylko ogólnokształcące, to jest jeszcze wartości, to jeszcze kultura, to jest tożsamość narodowa. I nikt mnie nie przekona, że można tożsamości narodowej nauczyć w języku litewskim. No nie da się. I to widzimy, jak rozmawiam z naszą młodzieżą z bardzo patriotycznych rodzin, gdzie język polski w domu na co dzień, gdzie kościół polski, gdzie wszystkie patriotyczne wydarzenia są razem, rodzice i dzieci, to nie za bardzo ten dzieciak ma tą wartość narodową w sercu i on rzeczywiście jest przekonany. Oczywiście później na studia, czasami go ten kręgosłup wyprostują, pomogą nasi bracia Litwini to zrobić, ale czy takim kosztem, więc dlatego uważam, że wszystkie ręce na pokład, tak samo jak misja naszego tu stowarzyszenia, że my mamy dbać o dobre imię Polski, że w podlożach Bóg, honor i ojczyzna, to mamy na co dzień, my tam na Litwie. My przetrwaliśmy, oczywiście to, co mówiłam, jeszcze raz powtórzę, dzięki naszym praojcem, naszym dziadkom, rodzicom, to i teraz my musimy to stanowić i jeszcze jeden ważny segment, my przetrwaliśmy, że ta szkoła polska była może jakość tam nie najwyższych, może to nie najlepsze tam licea, ale mimo wszystko i dzięki Kościołowi. Dwa filary, które nas zachowały, bo wiadomo już o historii Wielkiego Brata ze Wschodu, to też nie warto wspomagać. Aczkolwiek jak oczywiście od strony prawnej dla mnie, jako dla prawnika, mamy bardzo mocne narzędzie. Mamy Konwencję Ochrony Praw Człowieka, Ramową Konwencję Ochrony Praw Mniejszości Narodowej. Mamy pięknie spisany traktat polsko-litewski, który w przyszłym roku będzie obchodził wielki jubileusz 30-lecia, więc mam nadzieję, że usiądziemy i zrobimy monitoring, co jest wykonane, a ile punktów jest łamanych. Rzeczywiście jest bardzo źle. Proszę zauważyć, że mimo tego, co mówiłam, że piękne mamy szkolnictwo od przedszkola i do starszej, i do matury, i do studiów wyższych, ale język polski nie był obecny przez 20 lat. W 2020 roku był wstrzymane oficjalne składanie matury z języka polskiego, mimo że szkoły z językiem polskim nauczania i dopiero w 2023 roku pierwszy raz dzieci mogli składać taki pośredni egzamin, 40% matury w tym roku i 60% w przyszłym roku. I tu się jako dumna matka pochwalę, moja córka z 40 dostała tych 40 punktów i teraz za rok będzie składać po 60. Natomiast jaka trudność, że pobierają naukę w języku polskim, a maturę z innych przedmiotów w zasadzie mają i składają w języku państwowym, czyli litewskim. Dla państwa z zachodu to jest oczywiste, dla nas, dla mnie ja składałam wszystko po polsku, nie? Więc nie za bardzo oczywiste, ale co dumą mnie teraz, też duma rozpiera, że praktycznie w każdej szkole słyszę głosy młodzieży, w jaki sposób możemy zdać maturę w języku polskim. Więc mam nadzieję, że w tym roku ten rocznik zda maturę w języku polskim. Mam nadzieję, że pierwsi bohaterowie będą. Mamy problem z tłumaczeniem książek, więc dużo takich problemów. Już mój czas się kończy, a jeszcze mam małą niespodziankę, ale muszę powiedzieć, że oprócz tych takich urzędowych spraw, to też mam, mimo że na sali mam księży, ale muszę tu też powiedzieć, że nawet Kościół nas chce zwalczyć.
bo w 15 roku nasz arcybiskup zawiesił działalność studium teologii, które działało przy Świętym Ducha, tam gdzie swego czasu mieliśmy obraz Jezu, ufam Tobie, miłosierdzie Boże. I oczywiście to jest, dlaczego zagraża, że to było naprawdę wielkim, pięknym ośrodkiem, tym bardziej, że tu mamy, też gościliśmy dzisiaj na kulu i mamy przedstawicieli zapewne jeszcze na sali, ale dla nas było arcyważne, bo ludzie chodzili nie tylko, żeby zostać katechetą czy nauczycielem religii, ale dla własnego rozwoju. Na przykład profesor Gruszewski, znany nasz socjolog, poszedł, żeby po prostu na własne samodokształcanie, więc to jest istotne. I dzisiaj to, o czym mówiłam, że tak pani profesor tu tak pięknie nam wszystko spina. Dzisiaj startuje kurs kształcenia katechetycznego na chwili Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Właśnie dzięki Bogu, że nie zawsze to, co zawsze tam grymasiłam na tych polityków z korony, to czasami da się dogadać i to, co pan Dziedziczak do nas mówi, że najważniejsze są działania. I kiedy już naprawdę nastąpiło na wszystkie możliwe odciski, powiedział, dobrze, powierzę tobie tą misję, masz założyć, odrodzić. Więc wspólnie z panem Stanisławem Pieszko, z organizacją wspierającą polską oświatę na Litwie, udało się pogodzić wszystkich, czyli mamy porozumienie z kurią, mamy przedstawioną rację studiorum dla naszego arcybiskupa, żeby byłoby wszystko od strony duchownej, byłoby wszystko w porządku. Mamy już umowę między rektorem Uniwersytetu Polskiego a arcybiskupem Gruszasem. Mamy wszystkich profesorów, ale oczywiście jak kto by chciał do nas przyjechać z wykładami, to też zapraszamy. I oczywiście cała masa, to co nie opowiedziałam o forum działalności w każdym zakresie. Czy to będą kursy, czy to kształcanie, czy wakacje, to co też robicie Państwo u siebie. Czy tutaj wiem, że o biznesie też mamy na przykład polskich przedsiębiorców zrzeszonych w koronie. A żeby nie zanudzać, bo więcej oczywiście porozmawiamy na długich Polaków rozmowy, to jeszcze chciałam, że ja nie jestem sama z Litwy, ale jeszcze bardziej znakomita osoba jest ze mną, pan Romuald Mieczkowski jest naszym bardzo znanym poetą, dziennikarzem i nie tylko, panie Romualdzie, ale najlepiej to pan z siebie przedstawi, zaprezentuje, więc proszę do tablicy o kulturze, o prasie i nie tylko, więc poproszę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, myślę, że jeżeli z Państwa strony będzie takie przyzwolenie, taka sympatia, z naszej strony jest ogromne zainteresowanie Państwa organizacją, a z mojej strony prywatnie ja bardzo chciałbym przystąpić, słysząc jaki Państwo macie program, jakie macie cele, a szczególnie dzisiejszy dzień mnie urzekł mszą razem z młodzieżą rozpoczynającą rok akademicki. I tą młodzieżą, jak zauważyłem, wielokulturową, prawda? Bo to nie była tylko polska młodzież. Dla nas, dla Polaków mieszkających w Austrii, widzenie, pełny kościół jest coraz rzadszym elementem i coraz rzadszym zjawiskiem. I pozostają na polskich kościoły, w którym nadal jest bardzo dużo Polaków. Dzięki Bogu jest dużo Polaków. Natomiast kiedyś bardzo taka bujna i barwna działalność przy kościołach, przy misjach parafialnych, ona też ze względu na ogólną presję, po której są podawani również księże, troszeczkę wygasa. Dlatego też i nasza organizacja jest, Federacja Polaków w Austrii, jest pewnym wyjściem naprzeciw tej sytuacji i chcemy wesprzeć i przeciwdziałać niektórym ruchom, które generalnie zwalczają kulturę i narodowość w większości krajów wysoko rozwiniętych, znaczy w większości krajów Europy. Proszę Państwa, tych tematów jest dosyć dużo. Ja, tak jak Pani Prezes wspomniała, jestem jednym z członków delegacji Federacji Polaków w Austrii i chciałem Państwu jeszcze tylko przybliżyć funkcję moich szanownych kolegów. Sergiusz Nole, który jest sekretarzem Federacji Polaków w Austrii. Bardzo aktywny działacz, nie osoba przypadkowa w naszej organizacji, jak i również z Gracu przyjechał tutaj do Państwa Andrzej Urbański, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Seniorów. No, nasi niektórzy już tak.
Więc proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie, żeby wykorzystać jak najbardziej optymalnie czas, którego jest i tak bardzo dużo, bo przeważnie mamy czasu do wypowiedzi między tam 6-7 minut, a to nawet 15, także bardzo dużo, ale chciałem Państwu jak najwięcej opowiedzieć o Polonii Austriackiej i o Federacji, dlatego przygotowałem taki mini referat, nie wiem jak to ująć, takie zestawienie, takie kompendium. I stawiam taką tezę, czy Polacy mogą pomóc w integracji narodów środkowej Europy i czy Polacy mogą być ambasadorami współpracy środkowo-europejskiej. I pozwolę sobie to pytanie rozwinąć i postarać się znaleźć odpowiedzi na to, na przykładzie właśnie Polonii Austriackiej. Jednym z centralnych krajów środkowoeuropejskich jest Austria, w której żyje około 150 tysięcy naszych rodaków. Analiza tego środowiska przypomina i przypomnienie początków remigracji do tego kraju oraz określenie jego potencjału, jakim dysponuje Polonia, będzie zapewne wartościową pomocą, aby odpowiedzieć na wcześniej postawione pytanie. Pierwsza fala migracyjna Polaków na teren Austrii tworzy emigracja polityczna po klęsce Konfederacji Barskiej. Dlatego też zyskała ona nazwę emigracji barskiej. Następnie po pierwszym rozbiorze Polski według szacunkowych danych wyemigrowało kolejnych paręset osób, a w trakcie rozbiorów po upadku państwa polskiego emigracja, w zasadzie na ten czas migracja, w tamten czas migracja była bardzo duża. Same tereny Galicji to około 78 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których żyło ponad 8 milionów ludzi. Podróże za chlebem były na początku sprawą dzienną. Najbardziej znaczący przypływ Polaków na tereny Austrii datujemy na lata 30. XIX wieku. Wtedy to utworzyły się duże skupiska naszych rodaków w takich miastach jak Wiedeń, Graz czy Leoben. W samym Wiedniu mieszkało wtedy około 2 tysięcy Polaków. Dzięki ustawie z 1837 roku o stowarzyszeniu się założono pierwszą polską organizację akademicką Ognisko. To jest warto zapamiętać, bo o tych organizacjach zapominamy nawet tutaj w naszej historii, nawet między sobą wśród Austrii. To jest 1863 rok oraz pierwszą organizację chrześcijańską o nazwie Ojczyzna. W następnych latach powstała Szkoła Polska, Związek Polaków Strzecha, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz wiele innych organizacji. W 1908 roku ze składek polskich fundatorów imienia Floriana i Heleny Ziemiałkowskich w trzeciej dzielnicy Wiednia zostaje wykupiona kamienica i tam powstaje Dom Polski. Później w Domu Polskim mieści się biblioteka, szkółka polska oraz siedziby organizacji takich jak Ojczyzna czy Strzecha. W latach 30. już XX wieku na terenie Wiednia działa już kilkanaście organizacji, wszystkie skupione wokół Związku Stowarzyszeń Polskich, a były to m.in. Ognisko, Siła, Ojczyzna, Przytulisko, Naprzód, Strzecha, Oświata, Proletariat, Liga Kobiet, Związek Młodzieży Polskiej, Związek Emerytów czy Stowarzyszenie Opieka nad Szkolnictwem. Co bardzo uderzające jest, że skupisko tych organizacji nazywano Kolonią Polską, co w dzisiejszym znaczeniu samego słowa brzmi, prawda, trochę archaicznie, ale jest to bardzo ciekawe, że te organizacje wszystkie ze sobą współpracowały. I były to organizacje o bardzo odmiennym, wręcz nawet przeciwstawnym światopoglądzie, religijne i niereligijne, ale ze sobą współpracowały. Łączyło ich naprawdę ojczyzna i nasza kultura. Dzisiaj ta sytuacja wygląda dramatycznie odmiennie. Podczas I wojny światowej wyemigrowały z Polski ponad 2 miliony osób, z czego do krajów monarchii habsburskiej udało się 640 tysięcy, głównie z obszarów Galicji i Bukowiny. Do samego Wiednia wyjechało wtedy 257 tysięcy osób. Kolejna duża fala migracyjna to okres II wojny światowej, kiedy wyjechały lub zostały siłą wywiezione z Polski ponad 2 miliony 800 tysięcy Polaków. Czy z obszarów, prawda, Rzeczpospolitej Obywateli. Po II wojnie światowej w 1945 roku więźniowie pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego utworzonego poza granicami III Rzeszy, Mauthausen-Gusen, zakładają w Linzu Związek Polaków w Górnej Austrii. W okresie powojennym przebywało na terenie Austrii między 80 do 350 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Liczba ta stale się zmieniała ze względu na bardzo dużą emigrację ludności wewnątrz Europy i migracji do Ameryki.
Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku do Austrii napłynęła kolejna fala, 30-tysięczna fala migrantów z Polski. W wyniku tego wyodrębniła się silna i dość jednorodna 40-tysięczna grupa etniczna w samym Wiedniu. Wprowadzenie stanu wojennego 81-83 wywołuje falę emigracji politycznej, która również dociera do Austrii. W okresie od 81 do 89 roku przyjechało na teren Austrii 46 tysięcy osób, co stanowiło 7,6% całej emigracji politycznej z Polski. Większość Polaków traktowała jednak Austrię jako kraj tranzystowy, dlatego z tej grupy pozostało jedynie 7 tysięcy osób. Zmiany ustrojowe w Polsce doprowadziły do powstania nowej organizacji, mającej być odpowiedzią na potrzeby przybyłych do Austrii Polaków. Ponieważ zdecydowana ich większość zamieszkała Wiedeń, dlatego też tam powstała i została zarejestrowana nowa organizacja o charakterze dachowym. Była to Wspólnota Organizacji Polskich Forum Polonii. Siedzibą jej został Dom Polski, który obecnie jest siedzibą Polskiej Akademii Nauk, stacji naukowej w Wiedniu. Poza tym warto przypomnieć, że Dom Polski został odebrany Polakom po przyłączeniu Austrii do Rzeszy. Po zakończeniu II wojny światowej budynek ten zwrócono. Niestety w połowie lat 80. został on przekazany na nowo powstałej placówce Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. I pomimo tego, że pozostały tam swoje siedziby, zachowało Związek Polaków z Czech oraz z biblioteką, to jednak stopniowo organizacje polonijne coraz mniej mogły korzystać z zasobów tego domu. Mieściły się jeszcze tam siedziby takich organizacji jak Polskie Towarzystwo Sokół, Sierpień 80, Polskie Stowarzyszenia Sportowe, czy też wiele innych luźnych organizacji, które po prostu się tam spotykały i prowadziły swoją działalność. W latach 90. polscy emigranci stanowili na terenie Austrii trzecią co do wielkości grupę obcokrajowców. Wyprzedzali nas jedynie emigranci z państw byłej Jugosławii i Turcji, a polska grupa napływowa była bardzo charakterystyczną. Były to osoby głównie analizując przed 40 rokiem życia, przy czym 49% miało wykształcenie średnie, aż 11% wykształcenie wyższe, a aż 26% pracowało w szkolnictwie, administracji państwowej oraz służbie zdrowia. Także tutaj Państwu tymi danymi chcę pokazać, jaki ogromny potencjał posiadała Polonia austriacka na terenie Austrii i Wiedniu. Jedynie 8,7% z nich posługiwało się językiem niemieckim. To było bardzo dużą właśnie indolencją tego wielkiego kapitału, że nie mogliśmy, że Polonia nie wchodziła, nie integrowała się szybko, nie asymilowała się, tylko był to dosyć długi proces znajmowania kluczowych stanowisk, które by mogły rozstrzygać na przykład o przyznaniu dofinansowania, czy też przyznaniu statusu grupy narodowościowej Polakom. Ciekawostką jest również fakt, że osoby z Polski z wyższym wykształceniem stanowiły 11% ogółu emigrantów z Polski do Austrii, przy czym odsetek tych osób z wyższym wykształceniem polskim wynosił jedynie 6,5%. Polska grupa etniczna stanowiła wówczas 3,5% ludności całej Austrii, z czego 65% miało legalne zatrudnienie. Na szczęście z roku na rok liczba tych zatrudnionych osób wzrastała. Na przykład w roku 2008 tylko w samym Wiedniu pracowało legalnie 21 tysięcy Polaków. Ostatnią falę emigrantów z naszego kraju datujemy na 2004 rok. Jest to tak zwana emigracja poakcesyjna. A w ciągu 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przyjechało ponad 23 tysiące Polaków. Charakterystyczne dla tej grupy jest to, że Polacy rzadziej występują o obywatelstwo austriackie. W roku 2004 roku przyjęło ich tylko 774 Polaków, także bardzo niewielka grupa. Kilka lat później, w 2011, było ich jedynie 91. Tendencja ta od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie. Generalnie możemy powiedzieć, że po ostatniej fali emigracji poakcesyjnej sytuacja naszych Polaków wyraźnie się ustabilizowała. Co ciekawe, około 8 do 10 tysięcy Polaków co tydzień wyjeżdża z kraju. Z Austrii do Polski, a około 50% Polaków pracuje na budowach. Szacuje się, że sezonowo pracuje w Austrii około 50 tysięcy osób, z czego 31 tysięcy to są kobiety. Ta ostatnia fala emigracji przyniosła też nowe oczekiwania w stosunku do struktur organizacyjnych Polonii. W wyniku tego zostaje założona nowa organizacja dachowa o nazwie Federacja Polaków w Austrii.
skupiał na organizacji i działaczy niezależnych środowisk, oraz który głównym celem jest pielęgnacja tożsamości i kultury narodowej oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Federacja powstała z ruchu społecznego umożliwiającego dyskusję nad problemami polskich emigrantów w Austrii i na całym świecie. Federacja jest otwartym i demokratycznym związkiem organizacji i środowisk niezależnych działaczy polonijnych. I to chciałbym podkreślić, że jest to nowa formuła, którą 10 lat temu żeśmy o nią wystąpili. Zaczęliśmy na początku ją wypróbować, czy ona będzie miała, czy ona się będzie sprawdzała. I do tej pory wydaje się nam, że funkcjonuje tak, że będziemy taką drogą szli. Na czym ona polega? My zrzeszamy zarówno organizacje zarejestrowane, jak i organizacje o statusie tak zwanych grup roboczych, czyli nie posiadające formalnego zarejestrowania zgłoszenia w sądzie. Natomiast jeżeli są to, to głównie dotyczy organizacji czy kółek parafialnych, które działają przy parafiach. Tutaj dodam, że mamy na terenie Austrii około 600 księży polskich, którzy działają na parafiach i często jest taka sytuacja, że jest na przykład na terenie jakiejś miejscowości tylko jedna msza. I wokół tej mszy, ta msza staje się takim centralnym punktem, w którym przychodzą, spotykają się Polacy. No a potem się do tego dokłada działalność kulturalną. Bardzo często to wynika z pielęgnowania tradycji rocznicowych jakichś wydarzeń. Także to są, to jest druga grupa osób, które u nas występują, czy członków organizacji. A trzecia to są aktywiści, to są ludzie, którzy reprezentują środowisko, czyli nie posiadające żadnej reprezentacji dużej, ale są to osoby, które mają znaczący wpływ na środowisko. Znaczący wpływ, są jakby reprezentantami grupy społecznej mieszkającej w danym mieście czy w danej gminie, albo są to ludzie, którzy wycofali się ze swojej działalności, ale nadal posiadają pewien potencjał. Dlatego w obecnej sytuacji uważamy, że dzisiaj każdy człowiek, który chce działać za granicą na rzecz Polski, pielęgnowania naszej kultury, czy budowania dobrego polskiego, propolskiego lobbingu, jest osobą wartą do uhonorowania i włączenia ją w jakiejkolwiek formie, by to nie było, w strukturę organizacji. To się będzie nią pielęgnowało. Federacja również działa jako reprezentant Polonii w charakterze koordynacyjnym, informacyjnym, integracyjnym i edukacyjnym. Federacja jest przedstawicielem zrzeszonych w niej środowisk polonijnych wobec władz i instytucji publicznych, kościelnych, prywatnych, zarówno w Austrii, Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, organizacje członkowskie Federacji współpracują z polskimi parafiami, jak wspomniałem wcześniej, oraz z wieloma instytucjami i organizacjami polskimi. Na przykład Instytutem Polskim, Stacją Naukową PAN, IPN-em, Fundacją imienia Kurtyki, Instytutem Andersa, Instytutem Myśli Szumana, Związkiem Strzecha, Związkiem Podhalan w Austrii, Platformą Chrześcijańsko-Demokratyczną i wieloma innymi organizacjami. Zorganizowaliśmy m.in. takie akcje promujące wybory, różne akcje promujące wybory i kandydatów takich jak 3 lata temu pana Marka Rudnickiego, czy też Filipa Frąckowiaka, którzy startowali z okręgów środkowej Warszawy, Warszawy Śródmieście, do których mogliśmy głosować. Tutaj nadmienię, że mogę powiedzieć z dumą, jeżeli chodzi o wyniki głosowania 4 lata temu w Europie Środkowej, to nasza Polonia wykazywała poparcie obecnego rządu czy partii rządzącej na poziomie 30-34%, co w porównaniu na przykład z naszymi rodakami w Portugalii 12% jest dużą różnicą. Natomiast generalnie tendencja kosmopolityzowania się Polonii jest coraz mocniej zauważalna w całej Europie, szczególnie właśnie po tej migracji poakcesyjnej. I szczególnie jest to o tyle smutne, że ta właśnie Polonia ma najwięcej jest aktywna, jeżeli chodzi wyborczo, no i ma oczywiście możliwość uczestnictwa w wyborach, bo to są Polacy, którzy mieszkają za granicą czasowo, czasami się zostają na pobyt stały, ale bardzo często też wracają. No i to jest kosmopolityzowany patriota, wraca potem do kraju, a efekt tego wiecie Państwo sami, jaki może być. Mamy nadzieję, że nie będzie takich efektów. Zorganizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia promujące pamięć o wydarzeniach, o osobach, na przykład jak biegi dotyczących żołnierzy wyklętych, Wiktorii Wiedeńskiej. Organizujemy w Austrii bardzo kontrowersyjne, niestety to mówię dużym bólem, takie wydarzenia na przykład przypominające albo w ogóle edukujące, bo jest wiele rzeczy bardzo zapomnianych. Tutaj przypomnę
kolejne w ostatnich latach rocznice dotyczące rzezi wołyńskiej, ale również takie ważne postacie jak Jan Sobieski, Piłsudski, o którym żeśmy tutaj tyle wczoraj mówili, dzisiaj Rotmistrzu Pileckim, Grażu Głuklińskim, Arturze Grudgerze, przepiękne barwne postaci, które tutaj dodam, że staramy się, aby w przyszłym roku zrobić cały profil na jego temat. Będziemy starali się, aby wreszcie udokumentowano w postaci, upamiętniono w postaci płyty Artura Grudgera, który w Austrii przecież spędził najwięcej swoich grafik wydał, najwięcej obrazów namalował, najbardziej płodny okres swojego życia miał. A dzięki, czyli z jednej strony ten cesarz mu pomógł i pozwolił na to, że się tak mocno rozwinął, a z drugiej strony zabrał mu stypendium, które doprowadziło do głodu i później konsekwencji do jego śmierci. Organizujemy również takie wydarzenia cykliczne jak Tydzień Kultury Polskiej, Dni Pamięci, Sympozja, Konferencje i tak dalej, a ostatnio organizujemy od 3 lat dzięki nowej formule przyznawania pieniędzy przez KPRM, czyli przez konkurs, projekt, którego zadaniem jest promowanie dobrego wizerunku Polski poprzez postać i wydarzenia historyczne. Generalnie to jest taka nasza koncepcja, tutaj opiera się to głównie o Janie III Sobieskim i o Cieczy Wiedeńskiej. Projekt ten się nazywa Wiwat Jan III Sobieski. I tutaj tylko króciutko chciałbym powiedzieć, że o tym projekcie, że Wiwat Jan III Sobieski jest to zbiór działań w sferze kultury, promocji, edukacji i sportu, rozpoczynających się od konferencji upamiętniających, prelekcji, webinarów, wystaw, imprez sportowych. A wszystkie te wydarzenia mają jeden wspólny mianownik, jakim jest budowa dobrego wizerunku Polski za granicą, zarówno wśród Polaków, wśród młodzieży, jak i również wśród obywateli kraju, w którym to prezentujemy, w tym wypadku Austrii. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale kraje niemieckojęzyczne wyjątkowo dużą niechęcią albo ogromną sympatią do polskiej opozycji się wypowiadają, a ogromną niechęcią co do naszych działań właśnie promujących Polskę, polski patriotyzm, budujących nadal tożsamość narodową. Na koniec, proszę Państwa, na terenie Austrii obecnie, już tak podsumowując to, co się dzisiaj dzieje, mieszka prawie 64 tysiące obywateli polskich oraz 59 tysięcy obywateli austriackich, którzy podają swoją narodowość jako polską. Obywatele ci wraz z osobami, które zameldowane są czasowo pracownikami sezonowymi i osobami, które w sposób wahadłowy poruszają się między Polską a Austrią, bo przecież między Wiedniem a Katowicami to jest 4 godziny jazdy samochodem, także to jest naprawdę chwila. Bardzo szeroko określanym pojęciu określamy współczesną Polonię. To jest takie pojęcie, które bardzo łatwo się nim politycy posługują, natomiast bardzo rozmywa często temat, który się odnosi. Jeżeli mówimy o Polonii, czy coś się odnosi do Polonii, prawda? Przykład mamy sytuację obecną, jeżeli chodzi o wybory. Mówimy o Polonii, to przecież mi wiadomo, że ta typowa Polonia to są obywatele innej narodowości, albo często wielonarodowości, raczej narodowości polskiej, innego obywatelstwa, przepraszam, którzy nie mają prawa do głosowania. Natomiast ten ogromny potencjał Polonii, jaki jest, to jest mniej więcej grupa reprezentatywna, którą oceniamy na 1 000 000 obywateli polskich, którzy mieszkają na stałe za granicą, którzy mogą przystąpić do Unii, mogą głosować i mogą w ten sposób wpłynąć na wyniki jakichś wyborów. Także warto po prostu, ja tak dodaję na oboczu, że warto, jak mówimy szeroko o Polonii, to warto pamiętać, że w jakim kontekście, że czasami to jest właśnie Polacy o narodowości polskiej, to są Polacy o narodowości polskiej, to są Polacy obywatele, którzy mieszkają na stałe, to są tak jak w przypadku Austrii ta grupa, która czasowo wyjeżdża, a która migruje. I ta migracja w przypadku Polonii Austriackiej jest nawet do 50-60 tysięcy. Także dlatego, jeżeli ktoś zapyta się, ile Polaków tak naprawdę mieszka w Austrii, to my oceniamy ją po analizie danych, którą podaje Urząd Statystyczny Austriacki, na grupę między 130 a 190 tysięcy, w zależności od momentu roku, w którym badamy. Co znaczy, że jeśli chodzi o skalę zatrudnienia, to jesteśmy 5. grupą obcokrajowców stanowiącą 10% udziału w rynku pracy, natomiast tam, w samej stolicy Austrii, w Wiedniu, jesteśmy 2. po Niemcach grupą euroobywateli. Także jest to naprawdę bardzo silna grupa. Zestawienie historii emigracji Polaków do Austrii, analizy współczesnej Polonii w tym państwie pokazuje, moim zdaniem, że Polacy nie tylko mogą pomagać w integracji narodów środkowej Europy, lecz także stanowią jej integralną całość.
Przykład Polonii Austriackiej historii wymownie obrazuje, jak blisko jesteśmy ze sobą związani i jak blisko jesteśmy osadzeni w środkowej Europie. Moja wieloletnia więź z tym środowiskiem, a także współpraca z Polakami z Czech, Słowacji, Węgier, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Łotwy wskazuje na wielki potencjał, jakim dysponujemy. Warto to wykorzystać nie tylko po to, aby pielęgnować wspólne wartości, ale też tworzyć nowe, pluralistyczne społeczeństwo środkowoeuropejskie, w którym idee wolności, równości i samostanowienia stanowią bazę dialogu i współpracy międzynarodowej. Kraje Europy Środkowej były wyjątkowo mocno dotknięte wojnami XX wieku i komunistycznym totalitaryzmem, a Polska i Polacy odczuli to w swojej historii szczególnie silnie. Rozpoczynając działania od obszaru kultury, sztuki, pielęgnacji dziedzictwa narodowego, historii, aż po sport, turystykę i szeroko rozumiane projekty ekonomiczne, mamy prawo i obowiązek przyjąć na siebie rolę ambasadora współpracy środkowoeuropejskiej, gdyż w każdym z tych obszarów, które wymieniłem, dialog środkowoeuropejski daje gwarancję wartościowego rozwoju zarówno dla współczesnej Europy, jak i dla przyszłej Europy. Dziękuję bardzo.